13 uczniów zemdlało w jednym z liceów w Rudzie Śląskiej. Na miejscu pojawiła się Straż Pożarna i Pogotowie. Dwie osoby trafiły do szpitala. Czujniki Straży Pożarnej nie wykazały przekroczenia norm niebezpiecznych substancji. Szczegóły Fatima Orlińska. Do niepokojącej sytuacji doszło w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej w poniedziałkowe południe. Służby zadysponowane zostały do omdleń kilkunastu osób, które jak się okazało przebywały w zatłoczonej sali gimnastycznej. Pierwotnie podejrzewano rozpylenie jakiejś niebezpiecznej substancji, jednak działania podjęte przez Straż Pożarną na miejscu wykluczyły taki wariant. Stało się to podczas próby, która odbywała się przed dniem podchorążego. Próba na sali gimnastycznej, dużo osób skumulowanych w jednym miejscu. Prawdopodobnie z naszych ustaleń teraz już na miejscu to było przyczyną tych omdleń. Jednakże zaznaczam, niegroźnych tutaj zagrożenia życia przez nas nie zostało ani przez pogotowie stwierdzone, czyli te pogotowie tutaj to jest bardziej w celu tutaj ustabilizowania sytuacji. My po przybyciu na miejscu zdarzenia użyliśmy detektorów urządzeń pomiarowych, aby stwierdzić obecność substancji jakichkolwiek w powietrzu. Nic takiego, wszystkie badania, wszystkie testy okazały się negatywne, czyli nie doszło do rozpylenia, przynajmniej myśmy nie ustalili, żeby doszło do rozpylenia jakiejkolwiek substancji niebezpiecznej. 13 osób doznało omdlenia bądź podobnych objawów związanych z gorszym samopoczuciem. Dwie osoby, które wymagały dodatkowej diagnostyki, zostały profilaktycznie zabrane do szpitala w celu dalszego przebadania. Na miejscu działały 3 zespoły ratownictwa medycznego, policja i 2 zastępy straży pożarnej. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że najprawdopodobniej zadziałał efekt paniki.